Tak, nagrywam, nagrywam. Muszę trochę ponagrywać. Także traczek posprzątany, a ja się zwijam z tą kimieniną. Na lekkie zakupy i na lekki shower. Bo tutaj jest, ale trzeba tankować, żeby wziąć. Nie da rady nawet zapłacić, bo tu jest nieczynne na weekendach. Tylko trzeba wziąć 50 galonów tam. Jakoś tak, paliwa. Dobra, spadamy. To mówisz, takiego Dodge'a kupiłeś? Fajny. Ile to ma już latek? 20. 20. V8. Pokaż silnik na szybkiego. 5.2. No to już fajnie. To jest taka słabsza wersja, bo... No. Lepsza to była 5.9. No. Ja zakurzony. Ale ogólnie nie jest mokry, widzę. No, trochę liści. Kapie, a, to jest ten rocznik tam zawsze troszkę gdzieś tam się może spocić, ale no, żeby lać nie leje się, co nie? Nie, lać się nie leje. Parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Cztery tu? I tu cztery. Dobra, ja. Pało się. Tak, ja. Włączę ci go. Odpal go. Widzę, że nawet światełko jest w masce zrobione. To samoróbka, czy tak było? Nie, tak było? Tak było? No, ten gang jest fajny, fajny. Tutaj to tylko będzie paski słychać. Konkretne ma te serwo. Serwo ma konkretne. Ja taki kurę, taki kociołek. Ale ładnie, równiutko chodzi. Wiesz co, musiałbym świecę wymienić. Kupiłem świecę, kable, cechę. Mm. Kopułkę muszę jeszcze zmienić. Listwa ci to wyskakuje? Tak, cały czas się to odkleja. Muszę tam jakiś silikon złapać, wiesz. Ja. A to powoli porobisz. No, wiesz, zrobione ma hamulce, dwa pióra z tyłu miał do wymiany. Opony masz fajne. No, kupiłem go na to. A, fajne, fajne. 2,5 tysiąca będzie. Dobra, to spadamy. No. Okidoki. Kabło mam do niego nowe, tylko zimno jest teraz. Nina, ale ci wygoniłem do tyłu? Okej. Okay. Wybacz mi, ale Tomek powiedział, że z przodu siadał, więc ja chciałem sobie... A, tutaj mam tylko bieliznę, wiesz? Okej. Okay. Widzę, że macie nawet taki tutaj dywanik, znaczy taka wykładzina. Popękany jest, wiesz? Proszę? Plastik jest popękany. Ale to było szyte na zamówienie, czy takie już coś się kupuje? To jest z AliExpress, ale wiesz co, bo te Dodge mają taką wadę, no, że im deski pękają, wiesz? To jest wszystko spękane. No. Ktoś to posklejał. Aha. Ale to jest od pierwszego właściciela samochód, wiesz? Okej. Ma w tej chwili 150 tysięcy kilometrów. To malutko ma. No. To jak jeszcze nim pojeździsz spokojnie, to jeszcze w pirony pojeździsz. Wszystko jest w moście do wymiany, bo wyje przy większej prędkości. Mm. Takie pierdoły, nie? No. No ja wstałem rano chyba o godzinie 12, przy 12, bo siedziałem chyba do 3-4. Oglądałem sobie w ten filmy. Znaczy dwa odcinki oglądałem tego. John Wick, bardzo fajny. Pierwszy, drugi odcinek. Jeszcze nie skończyłem tego drugiego, a jeszcze jest trzeci. Tu dzisiaj sobie popatrzę. Tu w ogóle jest Wi-Fi. To Petrusy mają fajnie, że mają Wi-Fi. Nie jest zbyt szybki, ale jest. No tyle, że jest zamknięty ten sklepik. Może już otworzyli, bo jest... Pisało mi na Google Maps, że jest zamknięte dzisiaj. No i masz z boku wejście tam do kibelka, to trzeba mieć kartę z Petropasa. Ale ja kartę mam, także jak coś, to do kibelka i możesz wejść, co nie? Na shower, żeby wejść, to trzeba wziąć paliwo, co nie? Trzeba wziąć, tak jakby na 50 galonów, tylko tu wiadomo, w Kanadzie w litrach. Nie wiem, czy 100 litrów, czy więcej oni wymagają. Ja na Petrusie nie tankuję, bo my nie mamy rabatu, więc... A w ogóle wziąłem paliwo wczoraj i tutaj, wiesz, Fort Erie, więc nawet gdybym chciał dolać, to nie doleję, no. Upaliłem tyle, co nic. No ale myślę sobie, jak Tomek przyjdzie z Niną, to sobie wezmę shower u was. Zaoszczędzę 8-10 dolarów, także będę miał bliżej do miliona. O, 80 dolarów. Ja tak żartuję sobie, co nie? Co ty, nie ma problemu. Także tak. Także lecimy. Także przyjechaliśmy do Tomka, koleżanki po jajka z farmy. Z fermy. Ja se poczekam, spalę sobie mojego elektrycznego cygareta i już. A dzwoniłaś? Tak. No i tak to jest. A powiedz mi, w tym sklepie polskim, tam jak wejdziemy, można od razu maski kupić? Jak coś, to od razu wezmę, kupię, założę. Ja zapomniałem tych masek z traka. No nie wiem, to zobaczymy, gdzieś się może nabędzie. To jest tak, że jest wirus, tylko że ci nikt nie da. To ty masz maskę, no. Nie, ja bym zapłacił. A właśnie chciałem od ciebie ten szalik pożyczyć. Nie, no ja mam taką, nie wspieram tego biznesu. No, ja. Ja mam jedną, znaczy ja mam kilka, ale jedną używam bardzo długo, także wiesz. Jest jak jest. Idą jajka. Okej, mamy sklep starski.
szybkie zakupy i powrót do traka. Znaczy do traka, do Niny, do domu. Na szałerek i na agrochówkę. I na jajeczka. I na jajeczka, o widzisz, no właśnie, jajeczka swojskie. Także lecimy, gaszę kamerę, bo będą zaraz krzyczeć, że nie wolno kamerować, bo i taką mają trochę schizę. Maski trzeba mieć włożone, więc ja mam od Tomka coś takiego, bo zapomniałem swojej maski z traka. Uciekamy, Nina, prowadź. No to odpalaj tę swoją landrynę. Który to rocznik jest? 8.6. Ładny. Tomek, to ty jesteś niewiele starszy od tego auta. No wiem, bo tylko mówię, że niewiele. No. GM siak. Góra, kiedyś to robili te auta. Do tej pory jeżdżą. Te dzisiejsze już nie będą tyle jeździły, co te kiedyś, co nie? 10 lat i nie będzie już czym jeździć, a tutaj widzisz 20, 25, 30 i dłużej. No, 35. Wiesz, podłączasz sobie bateryjkę? Wiesz, nie chcę, żeby się rozładowało. Widzę, że masz też naklejkę PKS-u. Malutką, tego na traku, ja. A z tamtej strony pójdę zobaczyć. Jaki on ma duży silnik? 7. Ile cylindrów? 8. Okej, okay, widzę, że masz blokadę kierownicy. A, to wiesz co, dam jedną. Drzwi. Tapicerka metalowa. Korbka. Muszę go podpompować, żeby to gaźnik. No, no. Kierownica drewniana, panie, bukowa jak się patrzy. No, czy to dębowa? Wiesz, czy bukowa? Ale taki ciemny, wiesz. Zagadał prawie od strzału. Pony masz fajne. Bieżnik jest. Bieżnik, no ja mówię. A w zeszłym? No bo widzę, że masz jeszcze dużo, dużo mięsa. No, no. Tak, dokładnie. O, w środku zobaczę właśnie. Fotele, kurę, pełny wypas. Fotele, pełny wypas. Aha. No, widzę, widzę. Jest trochę brudno, bo wiesz, bo trzeba odkurzać i tyle. Na zimę lampki w suficie, tu dwie, tam dwie, tam głośniki. Są doby jakieś. Ja. To masz tu dwie, tu dwie. Jeszcze tu dwie. Tak. Trzy berda, widzę, jest. Z tyłu są uchylane szybki, tu jest. Tutaj widzę drewniane, masz takie wykończenie? Tak, przy berdachu? Tak, tak. O! To teraz też bajne. Na chodzi, więc no, no. Tu masz uchylaną szybkę, właśnie no. Tak jak u ciebie w traku. Jest gdzie spać, ty, co nie? W trasę jest, jechać? Latem to tu wywalałem, ten no. Brałem go do domu. I spaliście na podłodze, co nie? Nie, spaliłem normalnie. Łóżko jest rozkładane? Ty, rozłóż to łóżko. No bo nie wresalka. Ja cię kręcę. Panie do kurek. Full wypas. Full wypas. Bo nawet na podłodze byś mógł spać, jak fotele wyrzucisz, co nie? Bo jest na tyle miejsca, kurek. Bez problemu. Ja. A, fajny, fajny. To co też odpadło? To są wiesz co, magnesiki, na których się trzymają. A, to, te ta... Dolarowce kupowałem, że... Odbicie od słońca, co nie? Te maty antysłoneczne. Nie grzeje się tak auto w środku i też nie wypala od słońca, co nie? Nie traci tych barw. Na jedno to dobre. No, fajny, fajny. Fajny, fajny. Buda się trzyma. Buda w fajnym stanie. Za jak podłoga? Podłoga wszystko jest okej. Okay. Nie, możesz sobie zajrzeć. Nie, to już ci wierzę, co nie? Mówię, trochę wodą pluje. No wiesz, no. Przepalany za 2 tygodnie, nie? No. Możemy się nie przejechać po wolce. Napęd na tył. No to mamy takie zamknięte. No to zróbmy kółko po placu, zobaczymy jak to chodzi. Zamknij tego i już. Program motoryzacyjny. No. Wiesz, takie już klasyki, co nie? Coraz mniej tego już da na tym. Co, jedziemy?
No. Dobra, dobra, dobra. Co, tutaj są takie gumowe dywaniki takie, no, tymczasowo, nie? No, no, ja wiem, żeby nie robić bałaganu, co nie? Błota tutaj w drewnie, to już jest dąb. Tu masz schowek, no, nie? Ja. Muszę nóż wziąć. Tu masz opielniczkę, masz, tak? Zapalniczka. Tu jest oprócz tego gniazdko, widzę. Gniazdko dorobione. Tu jest otwieranie całego dojścia do silnika, tak, tu widzę, masz. To jest tak zwany dog house, no. No, tu, no. Masz, tu właściwie, wiesz, silnik, tam pod maską tam nie za wiele zrobisz, nie? No. Tutaj, jak otwieranie świecę, maski, widzę, masz tu. Od otwieraniu maski masz, a, to masz ręczny, zwalnienie ręcznego, ręczny. No, no. Okej. Okay. Złamała mi się tutaj strzałka wskazująca biegi. Aha. Na tym, ale... No, ale wiesz, to tam... No, a co to jest taki tutaj ten otwór tutaj? Bo tutaj stolik sobie wkładasz, wiesz? No, a, to stolik mam, a, stolik sobie, jest, wiesz? No to fajnie, bo no co siedzieć, stolik tu mieć. Cupholdery. No, cupholdery. Na jakieś jedzenie, na jakieś picie. To jest fajne, ja uwielbiam te. No, te otwieranie jest fajna sprawa. To jest w starych trakach dobre, to ja to pamiętam z Poloneza starego, czy z dużego, ja, Fiata. Wiesz, tu nie ma klima, ale jak sobie, no, odsuniesz szybę i, ja, to uchyli... To jest dobre, tylko... to jest dobre dla palaczy, bo jak sobie jedziesz i palisz, tutaj dmuchasz, to ci fajnie wyciąga. Nie dymisz w ogóle w aucie, fajnie jest takie wysysanie, takie się wakiem robi, co nie? Ja, fajny, fajny. Szyber, dach jest, widno. Lampki. Tutaj nie ma żarówki, tutaj nie ma żarówki, znaczy spalona jest chyba. Jak się drzwi otwiera. Jak się drzwi otwiera, one się włączają. Aha, to tylko wtedy? Ale tylnie się palą. Aha, okej, okay, bo tutaj na przykład jak chcę włączyć, to nie, to... Bo to muszą być drzwi otwarte. Okej. Okay. Okidoki. Up, co wyleciał, no, że niech leży, bo i tak będzie wypadywał. No, fajny ten wygar ma. Ja się mam oce zostawię. Dobrze, zapnij plac. Mhm. Ja zapniemy, bo to jak widzę sprzączka, pasy jeszcze starego typu. O. Czekaj, do tego pykniemy. No, okej. Okay. Podłokietnik jak coś? No, nie, na podłokietniki to podstawa. No, ja też lubię. Ci powiem, nawet jak kupujesz nowe auto, to dobrze nieraz dopłacić i wziąć wersję, gdzie futera mają podłokietniki. Wiesz, w tej chwili ma 200 tysięcy... I tu u siebie masz, fajnie, bo masz dwa podłokietniki, tylko całkiem. Ja uwielbiam to, zaś. No. Co? Wspomaganie kierownicy jednym palcem. No. Ja. To jest tak mięciutko chodzi. Mam światło, nie? Tu światło masz, wiesz, jak w łazie na przykład, że ciągniesz, no, masz pierwsze, masz pozycję, drugie masz. A, rozumiem. Że masz pozycję, po niej mijanie. A długie masz w tym. Długie masz tutaj, no, ja, do siebie, nie? Dokładnie, w tym lewym. Że to tak nazwę. Wichajster. Jednym palcem uwielbiam to wspomaganie. No. Jeszcze jest zimne, to no, no, jeszcze się trochę mówi. No, no. No, swoje lata ma, ale jeszcze ciągle jeździ, co nie? No, mięciutkie zawieszenie ma całkiem. No wiesz, to są poboje. Ale no, wygodnie się jeździ, wiesz, jak tak... Jechaliśmy na przykład na kemping 700 km, to... No. Super się jechało. No, no. No to skrzynia mnie troszkę szarpała, to nie jest nowe auto, co nie, nie nowa skrzynia. Nie wiem, czy tam miałeś dawno płyn temu niezmieniany, ponieważ wymiana, wiesz co, płynu... Ale płyn jest w bardzo ładnym stanie, więc aha, jest żywiutki, więc... Aha, okej, okej. Okay. Nieraz lubi pomóc, to nie jak jest w skrzyni stary. Takie lekkie luzy na krzyżakach, wiesz, na wielokinie jest wyjście ze skrzyni ma, no, jakieś tam luzy i na wejściu w most. Wiesz, tu stoi taki sam, tylko widzisz wersja camping. Kamper taki tam stał. Ja widziałem, tak. Była to tylko tak przez ułamek sekundy widziałem. Tak, z budą campingową. Aż warto go przepalić, przejechać się nim. Jak już długo nie jeździłeś, to no, pewnie. Za dwa tygodnie, nie? Ten się troszkę tam. A nie chcę, wiesz, teraz przerusza. Nawet soli nie ma nic, więc jest okej. Okay. No, nie ma śniegu, nie ma lodu. Szkoda mi go po prostu, wiesz, nie niszczyć go, wiesz, przez wiesz, jak tutaj solą, nie? No. On tu ma jakieś takie miejsce jakby na zegarki, czy na co to jest takie coś zrobione? Wiesz co, niektóre wersje mały tu
tutaj nawiew, no. tu nawiew, aha. tam nawiew, a to no. Możliwe, że jakieś droższe wersje miały jakiś wskaźnik, ale no właśnie, raczej nie wydaje mi się, że jakiś taki na zasadzie wskazówki, no. tylko czasami w tych starych Chevroletach tak dalej miały na przykład takie duże, że na przykład niskie ciśnienie oleju i się taka no. wielka lampa zapalała. A, zapalała, no mówię, takie jakby no. sprawy zegarkowe, co nie, no, zaślepione. Takie podstawowe wskaźniki, ciśnienie oleju, co lubię, że aktualnie nie ma, że już za niskie, już zatarłeś silnik, tak, dokładnie. Nie informuje, nie? Tylko masz aktualnie ciśnienie oleju, no. to też zauważam, wiesz, jak ono jest wyższe ciśnienie oleju, jak jest gęsty, zimny olej, niż no. Jak jest ciepły. No wiadomo, zawsze, spada, na początku jest zawsze większe. I temperatura, nie? I prędkościomierz, obrotomierzenie, no i powietrzowe paliwo. Pół zbiornika w tej chwili. Zbiornik jest 100 litrów. W Dodge'u mam 110 litrów. Ja. No, śmiga, autko śmiga, jeszcze trochę pośmiga. Jak silnik dobry, jak buda dobra, zawieszenie wiadomo. Tam swoje jakieś pocenia ma ten silnik, no. nie jest w idealnym stanie. Chcę mu, wiesz co, na wiosnę zabić go do warsztatu, żeby mi zawory poustawiali, luzy na zaworach, bo czasami klepie, jak się rozgrzeje, to na którejś cylindrze jest takie lekkie cykanie. No, no. Troszkę jeszcze weźmiemy, doleję mu tego kondyszonera do paliwa. Ja, i tam co na końcu w rogu staniesz, okej. Okay. To widzisz te ślady tutaj na asfalcie, co zostawiłem? No. Bo robiłem mu tam konserwację, podwozia i ten olej tak no. z niego. A okej, okay, no no. Tak, bo swoje wykapać musi, co nie? Znaczy można takie driple skupić, wiesz, ale akurat ta firma, bo teraz robiłem w Crownie, a wcześniej robiłem w... Czekaj, jak się nazywają? Rastrzek. I w Rastrzeku robiłem tu masz Merkurego. Nóż, żeby ci zapomniał potem. Okay. W Rastrzeku robiłem Merkurego i brałem to Dripless, a tutaj nie oferowali tego. Okej. Okay. Nina, wychodzisz? Dobra, to się tutaj wstrzymam. Dzięki. Okay. Fajnie bryczka śmiga. Takie na wczasy, na jakieś wycieczki, wypady poza miasto. No, to masz takie markery. To są markery, ten się jest podświetlany, to masz tylko odbłyski. Te odblaskowe. Z tym, że zależnie od wersji, to była tak zwana deluxe, czyli ma promowane, a te tańsze miały taki duży plastik. Ja to wymieniłem. Ja. To już tam uszlachetniacza mu troszkę pykniesz. Korek masz na kluczyk. Kupiłem korek na kluczyk. No i bardzo dobrze. A wiesz, korek na kluczyk w Canadian Tire $20, wiesz? No. To nie są części, to jest GMC, Chevrolet, to są tak tanie części, przynajmniej tutaj, nie w Europie, bo to wiadomo, to jest jak zatykasz. Tak. Pewnie, jak jest możliwość, to co to? Dobrze mieć zabezpieczenie, bo kradną paliwa. Ci powiem, że lubią kraść paliwo nawet w Calgary. Dużo z tych łebków nie chce pracować, bezrobotni i chodzą po nocach, z bakiardów lubią ukraść, czy paliwo, w ogóle auta giną, auta kradną. No, także mówię, złodziejstwo jest wszędzie, nie ma zakątka na świecie, żeby nie było złodziejstwa. Więc strzeżonego Pan Bóg szczerze, jak on da rady zabezpieczyć, to pewnie, że tak. I ten Stabil ma dobre recenzje w necie, więc to jest dobre, jakieś tam, nie wiem, jeszcze dokładnie nie znam, ale... jakieś dobre te dodatki, że wiesz, wytrąca ci po prostu z tego etanolu. Tak. Czy nie, zapobiega wytrącaniu się z etanolu wody, nie? Kluczykiem jakbyś miał, albo nożyk. Akumulator. No. Wleje to wszystko. Bo tam jeszcze paliwo masz przecież w aucie, co nie? Zbiornika. No, także to wlejesz paliwo, to akurat się ładnie zabełta. Tak, wykąpany jestem, ogolony, obiad zjedzony, herbata wypita, ciasto trochę zjedzone i powolutku się zbieramy. Powolutku się zbieramy, bo już jest trochę ciemno. Godzina 17.50. Nina już gotowa do wyjazdu. Herbata, łyk i uciekamy. Także tak, szybko zleciała niedziela. Jutro znów w trasę, gdzie jeszcze nie wiem.
Ale rano się dowiem. Lutek, jedziesz z nami, czy nie jedziesz? No. Lutek chyba chce zostać z tobą, Tomek. No, on Lutek. Jeszcze, szykuje do wyjścia. Nie, Lutek chce jechać, ale chyba go zostawiamy, co? Czego byś brał do auta? Powiedz Lutkowi spacerek. Spacerek? Idziemy na spacerek? No, on nie wie, co jest, nie wie, co jest grane. A, na smycz. Na lodówce jest smycz, okej. Nie ma liszu, nie ma spacerku. Pa, pa. Pa, pa, ty. Ile on ma? Ile on już ma? 4 lata. No już taki, już to jest dorosły pies. Łapki w górę dawajcie, tak? I subskrybujcie kanał. Tak, i subskrybujcie kanał, bo Lutek jest na kanale. Nie no. Fajny psiak, fajny. To co, spadamy powoli? Tylko ciemno, co? Młoda godzina. Która to szósta chyba będzie? Chyba. To weź otwieraj, bo ty tam, ja tam nie wiem, gdzie jest haczyk. Także do auta i wypad. Nie ma latarni, trzeba patrzeć pod nogi. O, dopiero teraz się włączyło. Także uciekamy. Tomek wyjedzie, ja troszkę wyjdę tam dalej. Wyjedziesz? To jest choinka. Okej. Okay.